Internet jest jak kebab. No tak. Jest mniej więcej 9:30 rano i dzisiaj się staram o japońskie prawo jazdy. Jest ze mną Rio i okazuje się, że już mi brakuje pierwszego dokumentu. Coś, co tam udowadnia, że jestem ze Stanów i mieszkam w Japonii, bo paszport i wiza nie wystarczy z jakiegoś powodu. Kilku twórców wideo, niezależnie od siebie, ostatnio mi napisało, że teraz zrobił się w Polsce taki klimat, że jak zrobisz coś, co wygląda jak vlog, albo nie daj Boże daily vlog, to od razu masz 100 komentarzy pod tytułem, że wszystko zależnięte z Gonciarzem. Sprawdziłem i faktycznie Rezi czasem robi vlogi i tam są takie komentarze, Lisie Pieku zrobiła vlog i tam są takie komentarze. I ja dziękuję, że tak próbujecie bronić moich interesów, ale opamiętajcie się. Zacznijmy od początku. Ja szczerze mówiąc jestem zdania, że w internecie już za bardzo nikt niczego nie wymyśla. Patrzcie na tę zupę na przykład, zerżnięta z krupniku całkowicie. Tak ten problem ilustrowałby Casey Neistat. Internet to jest kultura remiksu. Tutaj każdy mały czy duży, znany, nieznany, oryginalny, nieoryginalny stoi na ramionach tytanów. Jest już 12:40, czyli czekam już 3 godziny, żeby złożyć dokumenty i aplikacje. Jeszcze nic się nie wydarzyło. Jak ja zaczynałem robić Zapytaj Beczkę, to ludzie mi mówili, że to jest zerżnięte z Ask That Guy With The Glasses. Dzisiaj już nikt nie pamięta takiego programu, przynajmniej mało ludzi. I była to prawda, że to było zerżnięte, tylko że to było zerżnięte na zasadzie, że jedno i drugie było śmiesznym Q&A. I to jest jakby skala tej zżynki, nie? Zawsze na takie wypadki używam takiego porównania, że czy to znaczy, że wiadomości w telewizji są zerżnięte z tam pierwszej stacji, która zrobiła program informacyjny w telewizji? W pewnym sensie tak. To Quentin Tarantino kiedyś powiedział, że widział w życiu tyle filmów, że już nie ma pojęcia, czy to, co wymyśla, to są jego własne pomysły, czy to są rzeczy wzięte skądś. I to jest taki internet jeszcze nieskondensowany. Po 4,5 godziny czekania złożyłam dokumenty i teraz znowu czekam na egzamin pisemny. Wszystko to, co oglądacie, jest przemielone przez 10 tysięcy różnych osób na 10 tysiącach różnych stadiach kreatywnego procesu. Oglądacie Reziego, który ogląda Gonciarza, który ogląda Reziego, który ogląda Casey Neistata, który ogląda Fun for Louis i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo też, że jeśli wymyślisz swoją własną formułę na film, to będziesz w tej formule prawdopodobnie lepszy niż inni ludzie. Dlatego Casey Neistat robi najlepsze vlogi w stylu Casey Neistata i dlatego na przykład moje vlogi zawierają dużo więcej zwały i dużo więcej popierdolonego humoru, bo to jest moje terytorium. Myślę, że Casey jest mniej zabawny niż ja. Tylko 40 minut czekania tym razem. Teraz muszę zapłacić i egzamin oczów będzie zaraz. Dobra kawka. Co to ja mówiłem? Ja w swojej działalności jestem generalnie zwolennikiem bardzo otwartego podejścia do praw autorskich. Otwarcie i w oczywisty sposób korzystam z pracy innych i nie mam nic przeciwko, a wręcz zachęcam, żeby ludzie chodzili szlakami, które sam staram się przecierać. Jak było z Patronite'em na przykład, jak ludzie, ja zrobiłem tą zbiórkę na Patronite'cie, ona się takim sukcesem okazała i potem ludzie pisali, że inni twórcy zaczynają Patronite'a, bo chcą być tacy jak ja. Myślicie, że ja siedzę przed kompem w domu wieczorem, patrzę, że ktoś tam odpalił Patronite'a i myślę sobie jak Gargamel. Okej, to egzamin oczów zdany, egzamin pisemny zdany, z którego się bardzo cieszę, bo nie spodziewałam się dzisiaj egzaminu. Nie byłam w ogóle przygotowana, ale podobne do egzaminu w Stanach, którego brałam 10 lat temu, więc było ok. I został mi tylko egzamin jezdny, z którym jest trochę problemu, bo nie mogę go zdać, aż wrócę z Polski, bo nie było po prostu availability. Jest teraz chyba 3:30, od 9:30 tutaj siedziałam, więc schodzi trochę. Dwie nowe pocztówki z Madeiry, z Australii. Z Australii od Tomka. Pozdrowienia z wakacji od Kuby i Kacpra. Dzięki, chłopaki. I tak sobie też myślę, że jakby ktoś, bazując na moich pomysłach, czy czymś, co ja gdzieś tam wymyśliłem, zrobił coś lepszego i bardziej popularnego niż ja, no to co ja mógłbym z tym zrobić? Znaczy w sensie, to znaczy, że wygrał, nie? Gdzieś tam lat temu w polskim internecie była ta głośna sprawa ACTA. Ta dyskusja wokół ACTA rozbudziła dyskusję wokół natury praw autorskich i natury obiegu wiedzy. Otworzyła wielu ludziom oczy na fakt, że prawa autorskie w dzisiejszych czasach i w czasach takiego remiksu kultury są bardziej niejednoznaczne niż wcześniej. Tworząc coś, cokolwiek w dzisiejszych czasach, tworzysz na bazie rzeczy innych ludzi. Albo taka rozkmina jak leki generatywne na przykład. Tak się mówi? Generatywne? Generyczne? Czy jeśli firma wyda 5 miliardów dolarów na lekarstwo na raka i potem to opatentuje, to lekarstwo będzie zajebiście drogie, to gdzie jest racja moralna? Może bez tych pieniędzy coś tam, nie? Tu fani tego, Korwina-Mikke mają dużo do powiedzenia na ten temat. Generalnie próbuję powiedzieć, zostawcie ludzi, którzy zżynają ze mnie w spokoju, bo prawdopodobnie oni wcale nie zżynają. A jeśli zżynają, to rzeczy, które i tak ja zerżnąłem od kogoś innego. Na razie. Zostawiłem Kasię z filmem do obejrzenia. Film nowy Waga Pais z Okinawy ma 18 minut. Ostatnio zaczęliśmy tam iść w takie długie, znaczy mamy już 2 filmy jeszcze nieopublikowane, które są dosyć długie. To jest rzecz, która się strasznie na YouTubie zmieniła przez ostatnich kilka lat. Większy sens ma robienie długich filmów niż krótkich, przez to, że YouTube bardzo faworyzuje czas oglądania łączny ponad liczbę wyświetleń, to po prostu jak masz grupę ludzi, którzy chcą oglądać twoje filmy i wysiedzą dłużej, to film będzie się lepiej indeksował i lepiej organicznie roznosić, jeśli jest długi. Dlatego kanały z let's playami tak szybko rosną w porównaniu do moich na przykład. Jezus Maria, co to tak hałasuje na tym drzewie? Wow. Ale to było dobre, Jezus Maria. Wróciła mi zajawka na ramen po dłuższej przerwie, a to jest niebezpieczna zajawka, niebezpieczna, jeśli się chce człowiek odchudzić i biegać i w ogóle. Oh. A tutaj co mamy? Coś nowego. Okej. Dziękujemy. Ja właśnie złapała karalucha do słoika. To nie jest tak, że nasze biuro jest jakieś beznadziejne, że ma karaluchy, bo karaluchy są w Tokio wszędzie. I trzeba sobie z nimi radzić. I nie można ich zabijać za bardzo w domu, bo ich flaczki ściągają więcej karaluchów, więc musimy go jakoś wypilić za okno. Okej. Idziemy go zanieść komuś innemu na podwórko. To dużo osób. Poszedł? Poszedł. So we're gonna need a few of this. It's a 300 set. But this shoots. Ah, okay, no. Kupujemy zimne ognie, żeby się trochę pobawić kreatywnie. Do zabawy potrzebuję statywu, dobrego obiektywu i aparatu. Szukamy zacisznego miejsca, żeby popsocić. I składamy tripod. Zdjęcia będziemy robić. No teraz nie robię zdjęcia, tylko... Ale piszę wszystkie wiadomości. Szczęśliwego Nowego Roku! Thank you. no tośmy się pobawili. Jak wy się chcecie też pobawić, to jest bardzo proste. Aparat, długi czas naświetlenia, powiedzmy 4 sekundy, zimne ognie. No i trzeba 2 osób. Okej. Nie mam nic już do powiedzenia. Dalej mnie nagrywasz? Nie mam już nic do powiedzenia.